To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W dzisiejszym odcinku przednoworocznym Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to warto podsumować stary rok, a zwłaszcza wybiec myślą w to, co będzie w roku 2021 i trochę prognozować. Będziemy prognozowali w taki sposób, że raz Maciek, a raz Łukasz będą za, a nawet przeciw różnym możliwym inwestycjom, które można na rynkach poczynić. Zaczynamy od akcji w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na rynkach rozwiniętych. No i rozumiem, że w tej sprawie Łukasz jest optymistą. Oj, to naprawdę na cały 2021 rok trudno być optymistą. Natomiast myślę, co pozostaje? Pakiety stymulacyjne, dalej niskie stopy procentowe. Inwestorzy powinni liczyć na to, że przynajmniej pierwsze półrocze to będzie czas, gdy Joe Biden jeszcze nie namiesza, nie da nawet inspiracji inwestorom do zastanawiania się nad tym, czy przypadkiem największe spółki technologiczne nie będą w kłopotach związanych z decyzjami Bidena. Sytuacja techniczna jest dalej dobra, dalej jest to długoterminowy trend wzrostowy i nie wiem, czy aż na całe pierwsze półrocze, ale przynajmniej na pierwszą część pierwszego kwartału szczepionka, jej działanie, rosnąca efektywność, jeżeli chodzi o odporność w społeczeństwie, no to są te elementy, które powinny sprzyjać amerykańskim rynkom. Jeżeli ktoś jest optymistą, to na pewno o tych elementach powinien myśleć. Maćku, ale ty rozumiem, trochę zakwestionujesz to, co przed chwilą powiedział Łukasz. Ja generalnie jestem optymistą, ale skoro przypadła mi rola tego złego i muszę szukać argumentów za spadkami, to na pewno zwróciłbym uwagę na wysoką wycenę tych spółek, wszystkich amerykańskich, zwłaszcza największych spółek technologicznych. Kończymy rok, jakby nie patrzeć, w okolicach szczytów, zatem no tutaj na pewno jest pole do spadania, tak? Więc tutaj jest taki argument, który może być tym właśnie dla pesymistów. Dodatkowo liczymy na to, że szczepionki zaczną działać, no pewnie w okolicach drugiego, trzeciego kwartału te efekty wymierne one mogą przynosić. No i to jest pozytyw, ale dla rynków to może być akurat informacja negatywna, tak? Dlatego tutaj można też, pesymiści mogą liczyć na to, że o ile zresztą od czasów Bena Bernanke działała taka zasada na rynku amerykańskim, że Fed tak naprawdę wspierał rynki, tym bardziej im gorzej było w samej gospodarce. Więc teraz ta sytuacja może się odwrócić, perspektywy gospodarcze mogą być nieco lepsze, dlatego inwestorzy mogą podchodzić sceptycznie do rynków. Większe jest ryzyko na to, że te programy, wszystkie wsparcia zostaną nieco przyduszone, no i to może rynkom nieco zaszkodzić, tym bardziej, że cały rok 2020 to było tak naprawdę pompowanie właśnie pieniędzy na rynek przez Fed, przez rządy, więc tutaj jest szansa na to, że nie tylko na rynku amerykańskim, no ale faktycznie na rynkach innych rozwiniętych, które też są bardzo wysoko, pojawi się ta nutka sceptycyzmu. A dodatkowo jeszcze zwrócił uwagę na sytuację w drugim kwartale tego roku, kiedy będą publikowane wyniki za poprzedni kwartał, wyniki spółek. One ze względu na ten lockdown, który jeszcze trwa, tak teraz, czyli za te kilka miesięcy będzie wyceniane, będą pokazywane wyniki związane z tym okresem. One mogą być nie tak dobre, jak oczekiwali inwestorzy, a już perspektywa będzie się zmieniała, czyli już właśnie tych środków wspierających gospodarkę może być w perspektywie kolejnych miesięcy nieco mniej. Tak? No tutaj, tak jak Łukasz powiedział, tych czynników za jest może nieco więcej, ale mimo wszystko no to są te kwestie, które w jakiś sposób mogą tłumić inwestorów. Tłumić rynki. A co będzie tłumić inwestorów i co będzie grało na niekorzyść
polskich akcji na polskiej giełdzie papierów wartościowych, Łukaszu? Na niekorzyść. Na niekorzyść. Na niekorzyść. Myślę, że na razie poziomy techniczne, bo widać, że wyobraźnia inwestorów została rozpalona, natomiast jeszcze, no jeszcze tak definitywnie, to jeżeli chodzi o WIG20, te poziomy nie zostały przebite. Więc myślę, że to jest na niekorzyść. Kolejna kwestia, o której inwestorzy mogą zacząć myśleć pewnie nie w pierwszym kwartale, może nawet w drugiej części roku, to jest jednak powoli przygotowanie się rządu do tego, żeby zacząć spłacać długi. To może być związane z koniecznością podnoszenia podatków. To są też jakieś głosy, że no nie wytrzymamy z tak niskimi stopami procentowymi w dłuższym terminie na rynku, więc tutaj jakieś zagrożenie podniesienia stóp procentowych. Myślę, że to są te największe zagrożenia, ale wiele jednak spółek będzie czekało na powrót do normalności. I tutaj właśnie jest też potencjalnie taka pułapka związana ze szczepionką i jest wiele takich spekulacyjnych analiz, które mówią o tym, żeby w drugim kwartale tą potencjalną euforię, na to wszyscy liczymy, związaną ze szczepionką, która zacznie działać i powoli będziemy widzieli trend spadkowy pandemii, żeby wykorzystywać tę sytuację do zamykania pozycji w akcjach również na naszej giełdzie, czyli żeby wyprzedzić to i wykorzystać tę euforię. I to by mogło oznaczać, że nawet jeżeli ten początek roku będzie bardzo dobry, to później zderzymy się z tą rzeczywistością popandemiczną, a ona będzie gorsza, niż sobie teraz wyobrażamy, niż teraz o niej marzymy. Może jednak, Maćku, tego zderzenia z rzeczywistością popandemiczną akcje na polskiej giełdzie unikną? No, perspektywy wcale nie są takie złe. Tutaj musiałbym też w kontrze do Łukasza powiedzieć odnośnie sytuacji technicznej, że tak naprawdę ona też może sprzyjać, bo gdy zostaną przebite te kluczowe poziomy, no to wówczas droga będzie otwarta już do poziomów dużo wyższych. Tak więc tutaj zobaczymy, jak zakończy się walka o te okrągłe poziomy 2000 punktów i na ile oczywiście skuteczne będzie, bo już w pierwszej połowie grudnia również dochodziło do przełamania, no ale potem rynek się jednak cofał. Więc tutaj to mamy te kluczowe poziomy techniczne, to raz. No a druga kwestia, w momencie, kiedy będzie się utrzymywał pozytywny nastrój i pozytywny sentyment na rynkach globalnych, no to może nastąpić taki naturalny przepływ kapitału z rynków rozwiniętych do rynków rozwijających się. No tutaj będzie sprzyjało to giełdzie warszawskiej. Same spółki na giełdzie w Warszawie mogą być uznawane za niedowartościowane, więc to też jest ten czynnik, który dodatkowo może wzmacniać nasz rynek. Dodatkowo giełdą wszystkich krajów rozwiniętych, więc tutaj też mówimy o GPW, sprzyja słaby dolar, a ten w perspektywie 2021 roku faktycznie może swoją słabość utrzymywać, czyli ta słabość, to odwrotnie skorelowanie z rynkami akcji też może być takim dodatkowym czynnikiem, który sprzyja. No i jeszcze tutaj patrząc bardziej lokalnie, już schodząc do na razie Unii Europejskiej, na pewno musimy wziąć pod uwagę to, że rozpocznie się ta nowa perspektywa budżetowa i środki napłyną z funduszu odbudowy, no to też będzie sprzyjało inwestycjom, więc Polska sama też będzie dysponowała tak naprawdę środkami w takiej wartości, jakiej jeszcze nie dysponowała, no to też dodatkowo może wpływać pozytywnie
na rynek, więc tak naprawdę dużo jest czynników za. Natomiast to wszystko jeszcze, bo ja w pierwszej części, w pierwszym pytaniu musiałem być tym pesymistą, więc żeby tutaj nie było sprzeczności. Wierzę w to, że mimo wszystko na rynku amerykańskim nie dojdzie do jakiegoś załamania i na rynkach tych rozwiniętych, natomiast rynek może oscylować w okolicach tych ważnych, wysokich poziomów, ale bardziej w takim kontekście raczej konsolidowania się w okolicach tych wysokich poziomów, a nie dalszego jakiegoś wyraźnego rajdu, jaki miał miejsce w 2020 roku. No i taka sytuacja też dodatkowo może sprzyjać właśnie akcjom na rynku polskim. Także no tutaj sporo tych czynników można by wymieniać pozytywnych. To teraz rynek surowców. Łukaszu, które surowce warto mieć w swoim portfelu, bo można będzie na nich zarobić? Myślę, że rynek ropy krótkoterminowy w momencie tego występowania tego powolnego trendu spadkowego, jeżeli chodzi o pandemię i kolejne informacje z rządów, z poszczególnych państw o odblokowaniu ruchu turystycznego, myślę, że no tutaj właśnie ropa naftowa ma szansę na takie krótkoterminowe odbicie, pomimo tego, że już jest wysoko. Według mnie można być też optymistą, jeżeli chodzi o metale szlachetne. Natomiast, no to ja nie mogę się wypowiedzieć jako pesymista, jeżeli chodzi o ropę naftową. To zostawiamy to Maćkowi, to na których surowcach, Maćku, będzie można ładnie stracić? A to może się wypowiem jako pesymista w odniesieniu do ropy naftowej, bo oczywiście zgadzam się w pełni z Łukaszem, z tym, co powiedział, ale też chciałbym zauważyć pewne ryzyka, jak są związane z rynkiem ropy naftowej, dlatego że oczywiście kwestie popytu są niezwykle ważne i faktycznie tutaj to ożywienie gospodarcze będzie sprzyjało rosnącemu popytowi, ale przy okazji pojawi się ten efekt podażowy, tak? Czyli zarówno kraje APEC będą zwiększały wydobycie, coraz więcej, powrócimy do tej normalności w Stanach Zjednoczonych, kiedy coraz więcej będzie tych odwiertów, złupków i też ta ropa będzie się lała strumieniami. No i to jest oczywiście takie ryzyko, że jednak gdzieś to się zbilansuje, wręcz rynek może nawet się tutaj czy zatrzymać, czy nieznacznie cofnąć. Ale to jest taki scenariusz, tutaj wiele jest czynników, które mogą zaważyć na tej wycenie ropy naftowej. A gdzie widzę, i to tak bardziej jako taki czynnik ryzyka, natomiast gdzie widzę potencjalnie ryzyko spadków, to taki rynek dość mało popularny, ale w ostatnim czasie coraz więcej, tak przynajmniej obserwuję, nawet klientów CMC Markets sięga pod takie dość egzotyczne aktywo, mianowicie po kontrakty na tarcice, czyli notowane na giełdzie chicagowskiej Lumber Futures. One znalazły się w tym momencie na historycznych szczytach, to jest powiązane bezpośrednio z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a ten rynek nieruchomości no też ma swoje granice, tutaj ze względu na niskie stopy procentowe wielu Amerykanów właśnie inwestowało w nieruchomości, ten rynek dość mocno był napompowany. Od czasu do czasu słyszymy oczywiście to takie hasło klucz, czyli bańka spekulacyjna. No to hasło klucz już od dłuższego czasu się powtarza i póki co bańka nie pęka, natomiast też w pewnym momencie pewnie tutaj dojdziemy do granicy. No i tutaj ze względu właśnie na wykorzystanie tarcicy czy tego drewna w nieruchomościach, takie duże wzrosty się pojawiły, to też jest ryzyko tego, że one nie dość, że wyhamują, no to jeszcze pojawi się korekta. No a skoro jesteśmy na szczytach, to ze szczytu spada się bardziej boleśnie, no to tutaj wydaje mi się, że to aktywo można by wskazać jako takie ryzykowne dość w tym momencie. To na koniec jeszcze waluty na plus i na minus. Łukaszu, zaczynamy od minusów. Które waluty będą słabe? Ja myślę, że euro-dolar, jest tyle optymizmu, jeżeli chodzi o euro-dolara, tyle oczekiwań, ale to jednak amerykańska gospodarka cały czas będzie liderem i dochodzimy powoli do bardzo ważnych poziomów oporu na euro-dolarze. Myślę, że dolar sobie pomoże albo właściwie inaczej. Euro pomoże dolarowi słabością Unii Europejskiej i słabością
słabością rozwoju gospodarczego i dalszych też jednak turbulencji fiskalnych. Więc dla mnie euro-dolar, może nie w tym momencie, ale po dojściu i po nieudanej próbie przebicia ważnych oporów, które są już dość blisko, to jest według mnie waluta, która może być, jeżeli chodzi o parę, może być słabsza. I złoty w stosunku do funta. Jeżeli miałbym szukać jakiejś waluty, w stosunku do której złoty będzie relatywnie słabszy niż do innych walut, to myślę, że będzie to funt. Jednak jesteśmy w świecie brexitowym, a jednak inwestorzy zdecydowali się kupować tego funta, to mówię w stosunku do dolara. I jeżeli mielibyśmy założyć, że złoty będzie mocny w przyszłym roku i szukać jakiejś takiej pary, gdzie złoty radziłby sobie relatywnie najsłabiej, to myślę, że może to być funt. No i na koniec, Maćku, szukamy jeszcze par walutowych na plus. No tutaj ja bym podszedł bardziej koszykowo, może nie będę samych par walutowych konkretnie wymieniał, bo tak naprawdę w tym momencie tutaj jest tyle czynników różnych, tutaj to mogłoby wręcz zakrawać o wróżenie z fusów. Natomiast sama sytuacja na pewno na rynku amerykańskim, ta polityka Fed, ona jest negatywna dla samego dolara, dla jego wyceny, tak patrząc szeroko w długim horyzoncie czasu. No to z kolei może sprzyjać walutom rynków wschodzących. I tutaj między innymi zwróćmy uwagę na polskiego złotego, na jego siłę taką ogólną, tak, względem różnych walut, czy tak koszykowo na cały koszyk złotego, ale również innych walut naszego regionu, między innymi koronę czeską, na również forinta węgierskiego. Także ten przepływ kapitału, ja już wcześniej mówiłem w odniesieniu do rynku akcji, bo to ma zastosowanie tak naprawdę również w odniesieniu do rynku walutowego, czyli w momencie, kiedy jest na rynku dużo optymizmu, to powoduje większy apetyt na ryzykowne aktywa, no a generalnie waluty rynków wschodzących, one są uznawane za aktywo ryzykowne. Także ten przepływ kapitału właśnie w tę stronę wydaje mi się w tym momencie przynajmniej dość prawdopodobny, ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie faktycznie się kształtowało w całym roku 2021. Kończymy tegoroczne programy z cyklu Artyści Rynków. Oczywiście wszystkim widzom życzymy szczęśliwego nowego roku. Na pewno będzie lepszy niż 2020. No nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Maćku, Łukaszu? Ja na pewno chciałbym życzyć, tutaj wspominałem o przepływie kapitału do rynków ryzykownych, z tych rynków rozwiniętych, natomiast Państwu na pewno chciałbym życzyć przepływu kapitału do własnych portfeli. A ja może zamiast co do całego roku 2021, to może życzę na razie efektu stycznia, takiego porządnego, którego nie było na naszej polskiej giełdzie od dawna. Prognozy i życzenia dla Państwa mieli Maciej Leściosz, Łukasz Wardyń z CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kończymy ten program z cyklu Artyści Rynków. Następny 7 stycznia w czwartek o godzinie 16:00. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.